Sklepy z dopalaczami w Łodzi znów otwarte. Mimo zeszłotygodniowych zapewnień urzędników miejskich, że wszystkie pozamykano, nasza reporterka znalazła dwa, w których handel szkodliwymi substancjami funkcjonuje bez przeszkód. Katarzyna Matczak. W ubiegłą środę miejscy urzędnicy chwalili się efektami walki z dopalaczami. Chcieliśmy Państwu zakomunikować, że we wszystkich przypadkach, które nam zgłaszała policja, na skutek rozmów czy też na skutek wniesionego pozwu sądowego doszło do zamknięcia tych sklepów. Dziś koło południa dwa sklepy znów były otwarte, w tym przy Żgowskiej handel kwitnie i nocą, i w dzień. Znów zamontowano kamerę, wstęp do sklepu mają tylko wybrani. Zaobserwowaliśmy, jak jeden z klientów przekazuje dopalacze bardzo młodym ludziom. Ci zażywali je na pobliskim skwerku. 1 września rozpoczął się rok szkolny, a mamy pewne doświadczenia, dlatego skontrolowaliśmy sklep na Żgowskiej 18. Znów zabezpieczyliśmy pewną ilość środków zastępczych, czyli dopalaczy. Handel kwitnie również w samym centrum Łodzi, przy ulicy Pruchnika. No na dzwonek nieraz i raz jest czynne, raz nieczynne, nie? Tam dalej też było, tam jakieś gry były, ale to też coś było podejrzane tam. Łódzki magistrat już wie o działaniach tych dwóch sklepów. Urzędnicy znów sprawę skierują do sądu. Pozwą właścicieli nieruchomości, którzy wynajmują lokale sprzedawcom dopalaczy. Będą żądać ponad milionowego odszkodowania za spadek wartości nieruchomości, bo ich zdaniem w sąsiedztwie sklepów z dopalaczami nikt nie chce mieszkać. Dopóki Sejm i Senat nie uchwali nowego prawa, które rozwiąże problem dopalaczy, o ile się da to rozwiązać, Łódź będzie podejmowała te starania na okrągło. Pozwy zostaną złożone w przyszłym tygodniu. Walka z dopalaczami jak na razie przypomina walkę z wiatrakami. Dopóki nie będzie zmian ustawowych, każde chwalenie się zwycięstwem jest dalece przedwczesne. Dla Łódzkich Wiadomości Dnia Katarzyna Matczak.